A witam serdecznie na kanale Picasso, a mamy nową gierkę The Wandering Village i teraz Wędrująca Wioska. To jest gierka z cyklu The Settlers, tylko tym razem będziemy się poruszać na wielkim, wielkim onbu, czyli takim kolosalnym, że tak powiem, tutaj naszym zwierzaczku, takim milusińskim, nie wiem czy pamiętajcie. Był taka gierka Black and White i po prostu tam mieliśmy swojego chowańca, a tutaj mamy takiego wielkiego zwierzaczka, na którym po prostu będziemy sobie mieszkać. No i będziemy mogli go tutaj sobie dostosowywać też z nim razem, a po prostu podróżować. No nie zawsze nas będzie słuchał, więc może być ciekawie. Więc zobaczmy, w co się tutaj gra. A więc zacznijmy. Startujemy z eksperta, nie z nowicjusza. I nie będziemy można dostosować tutaj trudność, a jednakże tutaj nie będę sobie ułatwiał za bardzo, aczkolwiek ręczne zapisy by się przydały. Natomiast powiem szczerze, bez ręcznych zapisów nie można by za bardzo chyba nagrywać. Więc co, rozpocznijmy. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Od razu zastopujmy. Tak. Rozejrzyjmy się, co my tutaj w ogóle mamy. Pierwsza sprawa to mamy pierwszy tutaj taki teren, że tak powiem, na którym się będziemy rozwijać lub też nie. To mamy podstawowe zasoby. Wodę, kamień, drewno i jagody. To mamy w naszym tutaj zasobniku. Natomiast, co jest ważne, to ponieważ jesteśmy ograniczeni do takiej malutkiej, w sumie do takiego małego placu, ten plac będzie dla nas bardzo ważny. Grafika może nie powala, ale powiem szczerze, gry, które najlepsze dla mnie były, najlepiej grywalne, to po prostu były z grafiką żywcem z Commodore. Natomiast tutaj coś tak czuję, że będzie dosyć fajnie wyśmienita sprawa. Mamy swoich tutaj ludków. Mamy ludków, których możemy sobie ponazywać i tak dalej. Natomiast bezpieczny mamy, jak on się... Możemy obserwować danego pracownika. Oni szukają domu teraz. Dobrze, tutaj mamy pakiet, gdzie możemy co i jak budować. Przede wszystkim osadę, przechowywanie, prawda, żywność, surowce. Później mamy przetwarzanie surowców, później mamy pokarm dla onbu, interakcje z onbu, później mamy zatrucie oraz ekspedycję. Natomiast mamy też tutaj możliwość zbierania. Tutaj zbieramy tylko to, co w pełni wyrosło. I tutaj zbierz wszystko. Na przykład ja na początku sobie, że tak powiem, no nie będę zbierał na przykład kolców, tych kolców onbu, z tego względu, że on bo się bardzo wścieka wtedy i jest nie za bardzo przystępny. A teraz tak, na razie nam potrzebne są rzeczy, które są dosyć ważne, czyli produkcję. Dlatego też będziemy. No czasem trzeba usunąć kolec onbu, żeby nam nie przeszkadzał w jakichś tam rozbudowach. Natomiast widzę, że tutaj jest bardzo mało
bardzo mało, że tak powiem. Ha, no właśnie, bardzo mało jest tutaj kamienia. Na szczęście te wszystkie kamyki i tak dalej, one się odradzają w pewnym stopniu. Ale no cóż, tak to bywa. Co jest jeszcze dosyć ważne? Tutaj jak już przejdziemy sobie dalej, zobaczmy, że sobie jest ten onbu i po prostu, że jesteśmy na jego grzbiecie i po prostu tutaj będzie ten onbu też przechadzał się po różnych światach, co będzie zmieniało naszą tutaj też politykę, gospodarkę z tego względu, że zasobami, prawda? Z tego względu, że różne rzeczy będziemy musieli tutaj sobie zrobić. No, będziemy mogli później zwierzy onbu, prawda, dawać mu jakieś dyspozycje, natomiast na tym momencie jeszcze tego nie możemy zrobić. Tutaj też będzie ważne, czy poziom naszego onbu i zatrucia jest wysoki, czy też jest głodny, czy też mu się spać chce. No i te rzeczy tutaj w tym momencie sobie odpoczywa, tak? My mamy możliwość po prostu też reakcji. Tutaj w tym momencie tutaj mamy możliwość robienia ekspedycji, które są bardzo ważne z tego względu, że wtedy możemy pozdobywać różnego rodzaju rzeczy. Ja powiem wam szczerze, tak, no trzeba jak najszybciej wymyślić tę ekspedycję, a właśnie odnośnie badań, to przejdźmy do drzewka badań, a także dwie rzeczy, które moim zdaniem są jedne z ważniejszych, to właśnie te ekspedycje, czyli tutaj dajemy sobie kolejkowanie. Druga rzecz to jest chata poszukiwaczy, bo będziemy musieli sobie tutaj jakoś działać. I trzecia rzecz to uprawa kaktusów, z tego względu, że jeżeli wejdziemy na teren suchy, będzie nam się bardzo źle działo, jeżeli tych kaktusów nie otrzymamy. Następną rzeczą ja sobie kolejkuję tutaj wieża trębacza, z tego względu, że bardzo dobrze jest, żeby troszeczkę można było przynajmniej onbu posterować. Tylko pytanie jest takie, czy ten onbu nas będzie słuchał? Jeżeli będziemy grzeczni, jeżeli będziemy z nim współpracować, to jak najbardziej tak. Oczywiście do tego wszystkiego potrzebujemy odpowiednich budynków, a jak odpowiednich budynków, no to zaczynamy od namiotów, tak jest, namioty muszą się tutaj znaleźć. Teraz tak sobie patrzę, że za bardzo taki dziwny teren mamy, powiem szczerze, i troszeczkę nie wiem, jak tutaj można by było to zrealizować. Tutaj zrobimy sobie gajroś, rośliny i tak dalej. No na grzyby to dużo nie mamy miejsca, ale to dobrze, to w tym momencie sobie zrobimy. Ilu mamy 16? Jeden taki domek daje nam 5 osób, mamy 30, czyli możemy śmiało wybudować. A z shiftem możemy powtarzać. 2, 3, mamy 6, 8, 10, 12, 16. No, domostwa trzeba zrobić na pewno. Co jest też ciekawe, że te wszystkie obiekty, a ponieważ grafika jest, że tak powiem, słabsza, to nam nie przeszkadza dobrze się bawić. Tak, ja dam do 20. Mniej więcej przy 20 chłopa już można coś tam porobić, tak? Następny obiekt, który jest dosyć ważny, to on dla mnie centrum badawcze. I to centrum badawcze, tak serio mówiąc, to tutaj sobie wrzucimy. Tylko jeszcze jedno. Ale to będzie z priorytetem tam słabszym. I następna rzecz, która dla mnie jest ważna, to są te właśnie woda.
Woda, którą tutaj będziemy zbierać i wytwarzać, ta akurat będzie z powietrza, więc sobie ją tutaj wrzucimy. I jeszcze jedna, zbieracz jagód. I ten zbieracz jagód, to by było dobrze, żeby 40%. Tutaj też 40%, tutaj też 40%. Tutaj, no wszędzie 40%. Aha. 49%. Nie wiem, od czego chodzi 36%, a że ten zbieracz jagód jest tak, a nie inaczej. 54%. Tutaj w sumie był najlepszy, jagódki by były najlepsze w sumie, a czekaj, tutaj 45, tutaj było najlepiej w sumie, 46, 49, aktywność, no gdzie to było te 54%? Ani? No było gdzieś tutaj 45, 40. O, jest 54%. Dobrze, to zrobimy tutaj. Nie możemy w tym czasie zbierać tych wszystkich jagódek tutaj z tego teremu. Dlatego też my sobie jagódki będziemy zbierać, haratniemy sobie je tutaj. O właśnie, o no, widzicie, nawet nie zauważyłem, pewnie głowa by tu lepiej. Farma. Farmy dajemy tylko na trawie. Mamy, jak widzicie, tutaj są dwa różne tereny. Mianowicie jeden teren to jest taki trawiasty, drugi to jest taka ziemia. I ten nasze pola muszą być na właśnie terenie właśnie trawiastym. Także tutaj sobie też wrócimy, sobie zakolejkujemy po prostu te rzeczy. Zobaczmy co tutaj, i to będzie podstawa, którą będziemy musieli zrobić. Oczywiście później tutaj te wszystkie magazyny i tak dalej też będzie trzeba zrobić, ale to tak jak mówię, będzie się robić to mniej więcej po drodze. Na razie musimy mieć co zrobić, prawda? Każdy z tych pomieszczeń ma też swoje, że tak powiem, ma swoje magazyny, tak? A, no tak, no teraz to priorytety muszę tutaj ten, ale to mniej więcej będzie wiadomo, ten będzie na tym. O, tutaj bardziej tutaj w żarcie pójdziemy. Znaczy się tutaj wdamy, tak. Ten będzie bez żadnych priorytetów. Dobrze, i tutaj te priorytety są dla nas najważniejsze, tak. Żeby te chatki już się wybudowały. A ogólnie rzecz biorąc, osadników lub też tam innych ludzi, nie zauważyłem, żeby był problem taki, że przez pewien czas nie muszą mieć swoich pomieszczeń. O właśnie. Ten jest na żadnym priorytecie, ten na drugim, ten jest na pierwszym. Tu damy też drugi priorytet. No i dobrze. On bo śpi. My rozdzieliliśmy tutaj też ludków. Zobaczymy, jak to nam tutaj będzie to wyglądać. A na te trzy już nie mamy. Tutaj na te mamy produkcję. Natomiast tutaj, jak widzicie, nasze już te
A ludki powoli sobie tutaj robią. Wycinają tam, gdzie trzeba, oczyszczają teren. No i dobrze, i dobrze. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tutaj, no powiem szczerze, bo tutaj przy okazji też wycinamy. No dobra. Muszą te jagódki nam starczyć na razie. No bo co? No bo to, no i będzie dobrze. O, już brakuje nam tutaj rzeczy. Wiecie co? To ubite ścieżki i tak dalej. Będziemy robić, jak już będziemy, jeżeli będziemy widzieć, że wszystko jest w porządku, to wtedy będziemy robić to ubite ścieżki i tak dalej. Ścieżynki będzie to ciekawe wyglądać. Natomiast przyspieszmy troszeczkę. On, bo jeszcze śpi. Leży sobie. Tutaj mamy też aktywne tętno, czyli to tętno będzie też zwiększać, zmniejszać się. A tutaj mamy też godzinę, która teraz w tym momencie jest. Oraz rzeczy tego typu, że tutaj on co wykonuje, prawda? Tutaj mamy wilgotność i tutaj mamy temperaturę, prawda? Teraz w tym momencie jest normalna, ale się to będzie zmniejszać, zwiększać w zależności od rzeczy, które będziemy wykonywać. Dobrze, teraz tak. Dla mnie dosyć ważne jest to, żeby jak najszybciej powstały tutaj te badania, ale równie ważną rzeczą jest tutaj ten zbieracz. W tym momencie, jak już mamy domy, prawda? Co, jest bezrobotny? Jak jest bezrobotny? No, co to? Zygmunt. Studnia powietrzna już powstała. Super. A, już będziemy zbierać wodę. Dobrze. A studnie powietrzne na suchym terenie w ogóle nie działają, więc po to nam będą te kaktusy. No ale co ty, Zygmunt, co jest? Nie masz co robić? Jak nie masz co robić, to drzewa tni. O, na przykład tutaj harataj drzewa i już. I w tym temacie się tutaj zajmij. Rzeczywiście, ty patrz, kurczę, nie dałem im rozkazu, oni tu powycinali wszystko i do widzenia, sialala, zabawa trwa. Dobrze, co tutaj następne, co jest nam potrzebne? No to na pewno jest nam potrzebne tutaj zapasy jedzenia. Ja bym sobie tutaj mniej więcej z tej strony tutaj gdzieś rzucił ten spichlerz, żeby nam też robili. Tutaj jest priorytetem drugim domy po prostu, a to już inni tak nie mają co robić, no to będzie to pierwsze robione. Następna sprawa, no to jest tutaj też zasoby wodne, żeby mieli gdzie i jak tutaj chodzić. I trzecia sprawa, no to też te ścieżki, tutaj ścieżynki bym tutaj dał, żeby mieli gdzie i jak chodzić. Tak. Dobrze. Okej. Okay. No, oni się zabrali najpierw za drogę. No, kurde. Dobra. Teraz tak. Tam już nam się, jak widzicie, robią nam się te wszystkie sprawy zgodnie z naszym założeniem. Czyli. Aha, i nie wszystkie rzeczy można w równym tempie robić. Z tego względu zwolnimy trochę, bo on był się chyba już drugi. Natomiast z tego co ja widzę, chyba weźmiemy, musimy te dwa, te trzy kolce jednak stąd tutaj on był wycofać. Nie ma tutaj dużo tych specjalnie tych kolców. I tutaj też tak zrobimy. Tutaj jak się steruje, tutaj możemy dodać lub odjąć daną osobę. Tutaj mamy też limit osób na dany, że tak powiem,
budynek. Tutaj samoistnie się robi, więc też nie potrzeba za dużo, a po prostu tutaj inwestować. Tu wystarczy, że zainwestujemy raz i później się to jakoś dzieje, tak? Natomiast przede wszystkim tutaj w tych obiektach, o właśnie, tutaj będziemy mieli swoje magazyny. I ja sobie wrzucę tutaj jeden magazyn, albo nie, ten nie. Nie. Niestety nie można, tak jak na przykład w tym średniowiecznym Settlersie, przestawiać obiektów, a tutaj mniej więcej, no wrzućmy sobie tutaj, żebyśmy mieli tutaj możliwość też przenoszenia materiału, prawda? I w tym momencie będą nam przenosić materiały, tu jak już będziemy zabezpieczenie mieli, także tutaj się to zrobi. Dobra, zobaczmy jak to będą tutaj nam działać. O co chodzi? Jeżeli zlikwidujemy te jagódki, to już tutaj nam nie powstanie taki zbieracz jagód. To też trzeba uważać, gdzie się tego zbieracza robi. No i tutaj mamy jeszcze placówki robotnicze i te placówki też dosyć ważne będą. I my sobie w tym momencie takie placówki, no trudno, musimy zrobić sobie teren. O, on mu się budzi, on mu się budzi. I widzicie, i już startujemy w tym momencie. On był w ogóle, to jest z japońskiego, na barana, także na plecach. Także, a mamy wędrującą wioskę i zobaczmy, gdzie to będziemy szli. A tutaj chyba raczej on bo nam nie będzie spał, a my też ogólnie rzecz biorąc mamy też ograniczony tutaj zakres tych naszych budowli. A zobaczymy, gdzie to zawędruje. Teraz tak. No już mamy tutaj nomadów, także będziemy mieli następnych ludków. Nie przychodzi zbyt dużo. Nie jest tak, że tutaj będziemy mieli nie wiem ilu ludzi, żeby prędkość, żeby ten dystans mamy też. O, no to super. No i mamy wszelkiego rodzaju rzeczy, które są nam dosyć przydatne. 100%. Przy zrobieniu następnej, że tak powiem, następnego kroku w postaci zrobienia dodatkowego miejsca badawczego, czyli takiej biblioteki, a no to jest pewien problem z tego, no budują nam, o ładnie to nam też wybudowali, już tutaj możemy gromadzić rzeczy. Z tego względu, że dobra, ile mamy? O, coś się stało. Świeże powietrze mamy, super, elegancko. Dobra, jedzonka mamy sporo, także nawet nie musimy się za bardzo trudzić. I tutaj możemy sobie zrobić jakieś poletka. No to robimy te poletka. Z tej strony, że tak powiem. I sadzimy, możemy sadzić na przykład sadzenie, zbieranie. Jest. I sadzimy w tym momencie buraki. Buraki. Bardzo dobry okres do sadzenia buraków. Natomiast ja wiem, że trzeba będzie dodatkowo jeszcze, że tak powiem, sobie dorzucić trochę jeszcze wody. Dobra. Tam się buraki robią. Jak to w Settlersach bywa, trzeba wszystko mieć pod ręką, tak? Czyli, mamy kuchnię i możemy z buroków i tych innych rzeczy robić dodatkowe nasze zapotrzebowanie, a mianowicie
będziemy robić kuchnię i z tej kuchni, a czekajcie, a czy ta kuchnia potrzebuje, a właśnie, no to tutaj a sobie ten priorytet tam poszedł, a natomiast my nie mamy produktów, żeby do tego zrobić, więc musimy przerabiać deski na deski musimy przerabiać na drewno. A co za tym idzie, musimy też przerabiać, musimy mieć też kamieniarza, żeby nam przerabiał kamienie na płaskie takie kafelki, tak? A także będziemy kafelkować wszystko wzdłuż i wszerz. Także pod tym względem będzie też ciekawie. A no cóż, no cóż, no cóż. Czyli lecimy do przodu. A czy możemy tutaj coś jeszcze podejrzeć? No, te chatki wyglądają tak w tym momencie. Zbiorniki wodne dosyć ciekawie. No tak bajkowo, bajkowo. Jednakże, no cóż innego powiedzieć. O, tu buraki sadzimy. Sadzimy buraki, tak? Zwolnijmy troszeczkę. A też możemy ponazywać tych naszych gostków. Na przykład zróbmy sobie amor. Właśnie. Zróbmy sobie Picasso. Tu mamy jak on się, czy jest szczęśliwy, gdzie pracuje, czy ma gdzie spać i tak dalej. A także mamy już pierwszego nazwanego mieszkańca, także zapraszam, będziemy nazywać i waszym, tylko jest ludźmi z ograniczona. I teraz tak, ja proponuję sobie tutaj zwiększyć te ilości. Dlaczego? Dlatego, że powiem szczerze, tu będzie moim zdaniem, o, tutaj mamy mateczne drzewa, które one będą dosyć ważne w późniejszym czasie, także tutaj trzeba sobie się skupić na innych rodzajach. Tutaj, o nie, nie, nie. Te drzewka trzeba zostawić. A, dobra. Jak już tutaj nam się to zrobiło, to warto by było rozdzielić po prostu nasze tutaj rzeczy. I na przykład tutaj placówka robotnicza daje nam, że robotnicy będą szybciej chodzić, tak? Ale możemy też inne placówki zrobić i na przykład ustanowić, że będziemy mieli tragarzy szybszych, na przykład coś w tym rodzaju. O, tutaj nie mamy już rzeczy. No dobra. Czemu ten kamieniarz nam się szybciej zrobił? Nie wiem. Dobra. A w każdym razie się zrobił szybciej. O nie. No, wyłączmy. Jak nie potrzebujemy, to raczej nie zdzieramy tych kolców. Cokolwiek tego trzeba będzie i tego też będzie trzeba zedrzeć. Bo nigdzie kamienia nie widzę. O, tutaj jeden kameczek się pojawił. Niemożliwe, nie? No cóż. Tych matecznych drzew nie mamy zbyt wiele. Więc też nie będzie to zbyt fajnie. O, tutaj mamy dużo kamyków, tylko że są daleko, nie? I to jest problem, że są daleko. Co się dzieje? Przyjmijmy nomadów, zatwierdźmy. Są zdrowi, akceptujemy. I mamy nawet dla nich chyba małe pomieszczenia, nawet 22, tak jest. I mamy pomieszczenie. Ja tych namiotów zazwyczaj robię sobie więcej. Dlaczego? Dlatego, że przychodzą ludki, odchodzą później. I później mamy problemy. I trzeba pamiętać też jeszcze jedną rzecz.
że te rzeczy muszą być na danych pikselach, prawda? Żeby sobie później nie poniszczyć, bo za pierwszym razem jak grałem, to sobie wiele rzeczy poniszczyłem właśnie przez to, że nakładałem jedno na drugie, a później to się jakoś tak nie sumowało, że tak powiem. I tutaj mamy zbiornik wody, tutaj mamy tak zapasy, a tutaj mamy już te jagódki, robimy dobrze. A tutaj następny, a tutaj to musimy z priorytetem zrobić, bo widzę, że nam tutaj troszeczkę to nie klika. No tutaj dwóch na razie, buroczki zbierają, prawda, i tak dalej. Zobaczmy, co się dzieje tutaj na zewnątrz. O, jesteśmy w dosyć ciekawym miejscu. Natomiast jak to, co... O, tutaj już poniekąd będziemy. Będziemy już tą chatkę poszukiwacza mieli. Lecz, dobra. I to będziemy już mieli się lepiej. Oczywiście dzień i noc też tutaj z tego co widzimy zachodzi. Więc jakby to powiedzieć, trzeba się mieć na baczności, tak? A dobrze. Zobaczmy sobie jeszcze. Dobra. Ale jak to nie masz? Jak to nie masz? No przecież cały czas dałem to spierania tych kamyków. A mamy przesyt jedzenia, tak? Czekaj, co tu mamy? Wody mamy za dużo teraz. Aha, do uprawy wszelkiego rodzaju rzeczy, no to potrzebna jest woda przede wszystkim. Także tutaj bez wody, no to nie mamy co biegać, tak? A nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że na początku też robię tutaj tą produkcję, ale pomyślałem sobie, czemu nie? A dobrze, robią nam wreszcie ten... Dobra, zatrzymajmy tutaj. Czekajcie, nie, tutaj też, dobra. Zatrzymajmy, bo nam cały ten kamień po prostu zabiera, a tutaj ten kamieniołom, a my tutaj jeszcze nie mamy jeszcze zrobionego cieśli, tak? I tego cieśle trzeba szybko zrobić, czyli pierwszy z błędów już popełniony, na dzień dobry, a czyli, a tu co? Co jest? Magazyn mamy pełny. O, widzicie, no i nikt nie przyszedł po odbiór. Ale czemu to? Bo tu też jest pełne. No widzicie. Czyli tutaj dajmy sobie budowniczy. I weźmiemy sobie dwóch budowniczych dodatkowo, prawda? Możemy sobie sterować. Mamy robotnicy, budowlance, tragarze, zbieracze, tak? I tutaj niech będą robotnicy. Tutaj byli robotnicy, tak? Robotnicy niech będą sobie... A tam będziemy sobie to przez to sterować po prostu naszymi zasobami ludzkimi. Jest to dosyć ważne, a wy czego się tutaj tak opindalacie? No mi ciąć mi tutaj drzewa. Bezczynny. No jak bezczynny? Ty. Tu. Czy ja mogę mu indywidualny rozkaz wydać? Nie mogę. No tutaj dawać, bo mi jest potrzebne. Bo tu kuchnia czeka. Tu też już możemy rzucić. Kamieniarze niech robią, a niech nam tutaj pod regulują. Tutaj też już wycinkę robimy. Wokół naszego stanowiska musi być czyściutko. Tak jest. Czysto musi być. Dobra. Tylko tych matecznych nie wycinajcie. No, skubańce mało. Tak. Dobra. To wycinajcie, resztę zostawcie. No, to też bym zostawił. Dobra.
Mam nadzieję, że tam żadnych koszytych jagódek nie wycinałem. Bo ja tutaj mam odpowiednich gości do wycinania jagódek, tak? 58 wydajność. No i o to chodzi. Ta wydajność musi być duża. A tutaj buroki coś nie chcą się buroczyć. No. To oni tylko tak w najbliższych tych robią? Chyba tak. Czekaj, to ci dom jeszcze tutaj. Nie. Ciach. Ciach. O, proszę. Tak ci dam jeszcze. Jak chcesz blisko, to niech będzie blisko. Oni tak dziwnie troszeczkę. No chcą, to chcą. No, co tutaj jest? Następny bezczynny, no co ty to? Ja już tutaj, kurczę, nie wiem. Mają tutaj dużo rzeczy do roboty. Budowniczy, robotnicy. Dawaj jeszcze. A, może zbieracze, tak? No ja nie wiem, co oni to, kurczę. Może jeszcze jeden ten żywnościowy wrzucimy. No nie, no nie, no nie. Ot, powiem szczerze, że tak dobrze to i jeszcze nie szło. Robimy tutaj te dechy, robimy tutaj inne rzeczy, bo tutaj kuchnia czeka. Jak będzie kuchnia, to będziemy mieli dodatkowe zapasy. A, no tak, Polsce on, bo żeśmy wyrwali i on, bo jest teraz niezadowolony. Ale dobrze, czekaj, zobaczmy jedną rzecz. Idziemy nadal, a dobra, otwórz. Mamy już chatkę, dobra, okej. Okay. I tutaj później sobie zrobimy kukurydzę. Tutaj. Pamiętajcie, że z shiftem wszystko trzeba robić. Zbieracz łajna nie. Tu wieża. Dobra. Dobra. I dopiero później tutaj będziemy. Ten stragan to nie bardzo. Lekarz osady. Dobra. Później ten lekarz osady by się przydał. A jak zaczną nam się kłopoty związane z... Jeszcze jedna sprawa. Dobrze, okej, okay, dobrze. Jest dobrze, to już mamy ustawione. Brak żadnych tutaj objawów, jest wszystko w porządku. Tutaj robimy to, co trzeba. I teraz tutaj właśnie. A te rzeczy muszą być mniej więcej w pobliżu krawędzi. Więc my sobie tutaj jeden zrobimy i zaraz potem sobie zrobimy drugi. Na początek dwa wystarczą. Właściwie to damy z drugim priorytetem. Jednakże tutaj mamy... Nawet nie. Tutaj zrobimy tak, bo mamy jeszcze jedzenia sporo. Natomiast chatka poszukiwacza by była dosyć ważna. A z tego względu, że od tego będzie zależeć nasze życie tutaj, jak będziemy w jakieś inne niedogodne tereny, to będziemy mieli problemy. Dobrze, tutaj mamy to, tu mamy robotników, tak, robotnicy są przydzieleni, mają co robić na razie mają co robić, dobra. Wzrasta, dopiero wzrastają te drzewa mateczne. One będą nam zasilać tutaj w ogóle całą tę gospodarkę, że tak powiem, drzewną. Muszę skądś wziąć jeszcze kamyki. A kamyki mamy dopiero tutaj. Także kamyki damy tutaj. Ciekaw jestem, czy da się myk ten zrobić z, prawda,
że nam będzie, a tutaj się robią, a, no właśnie, że będziemy tutaj robić produkcję z dalszych miejsc. I tutaj od razu będziemy blisko sobie wrzucać do magazynu, tak? A później z innego magazynu będą transportować. No zobaczymy. Tutaj już tych rzeczy już mamy sporo. Natomiast tutaj nie przerabiają tak szybko, jak mi się wydawało. O, no okej. Ale nie będziemy następnego stawiać. Tutaj co to jest? Budynek na kuchnię, tak? Kuchnia. Tu kamienia żywe. I tutaj mamy chatkę grzybiarza. Chatka grzybiarza to jest, ona będzie potrzebna na późniejszym czasie dla posiłków dla Anbu. Onbu bardzo lubi te rzeczy, które my tam mu produkujemy. Także pod tym względem też jest dobrze. Teraz tak. Dobra, jeszcze jedną też zrobimy tutaj te magazyny. Dlaczego? Dlatego, że te magazyny w późniejszym czasie mogą ocalić nam tyłek. Widzicie? I my sobie to tak zrobimy, żeby tutaj za bardzo nam nie przeszkadzało. Samo jak i później zrobimy sobie spiżarnię, tak? No i te wszystkie magazyny tutaj będziemy sobie wrzucać. A póki co, zobaczmy, czy nam robią tutaj te rzeczy. Mam nadzieję, że tak. Tutaj też im damy też ten skład materiałów, też, żeby mieli blisko. Natomiast, no, tak, żeby to wyglądało tak, że może tragarzy. Bo na razie nie budujemy, to może tragarzy nam. Żeby tragarze szybciej chodzili, tak? Nie, może więcej tych... A nie, mamy już. O, widzicie. I to jest teraz problem, bo trzeba gospodarować tymi ludźmi jak najlepiej się da. Jak najlepiej się da. A to jest już problem. A bo będziemy musieli wygenerować tutaj na tych zwiadowców naszych, a po prostu też ludków, którzy no nie za bardzo nam są tutaj niepotrzebni. No to oczywiście tutaj stąd odcieśli od kamieniarza weźmiemy, no bo cóż, mamy to inne wyjście. No nie. A tamte rzeczy musimy, o, już nas stać, tak, tutaj już nas stać. Już będzie powstawać, także jednego stąd i będzie dobrze. I już się buduje, no to się cieszę. I teraz będziemy mieli... Stopertniemy. I teraz tak, nie mamy tam ludków, więc trzeba stąd wziąć jednego, tu jednego. I będziemy już mogli sobie, a że tak powiem, iść i pozbierać, tak? A co jest dla nas dosyć ważne, tutaj są ładne te rzeczy. Tutaj mamy kopalnie. Na razie kopalnie są nam za bardzo niepotrzebne, ale już świątynia, no to już jest nam potrzebna bardzo. Z tego względu, że w świątyni będziemy dostawać takie punkty, a punkty, że tak powiem, badawcze. I na przykład tutaj do tego potrzebujemy jeden punkt wiedzy z badań. I tu to są to właśnie te punkty, które nas będą interesować. Tutaj pozyskiwanie tych zasobów też będziemy robić. Ale tak jak mówię, to już w późniejszym czasie, bo póki co powiem szczerze, no ta uprawa kaktusów i później uprawa kukurydzy jest dla nas bardzo ważna. A z czasem, jak będzie nam się to wszystko rozwijać, będzie nam ta nasza osada coraz większa, coraz fajniej się będzie to robić.
ale póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie, fajnie, że ze mną byliście, fajnie, że ze mną graliście, no i zapraszam do kontynuacji, także trzymajcie się i do następnego razu.